Cześć, cześć, witam się kochani z wami serdecznie w nowym vlogu. W sumie to już jeden mam do montowania, który miał wejść wczoraj, a jeszcze go nie zmontowałam, bo byłam po prostu tak zmęczona, że po prostu już nie miałam siły nad nim klęczeć, że tak powiem. Dzisiaj zaczynamy kolejny dzień, jutro tu jest wolne, to jest chyba Święto Króli, jak się nie mylę. Jutro wolne jest, nie wiem czy w całych Niemczech, czy nie, u nas jest wolne. Hakan sobie też wziął w piątek wolne, żebyśmy mogli coś porobić z dziećmi. Może pojedziemy do Nürnberg, do jakiegoś tureckiego sklepu, bo ja chciałam zrobić też dla Was konkurs. Nie konkurs, ale w sumie rozdanie na te 4000, więc chciałabym coś fajnego kupić dla Was. Sprzątam mieszkanie, chcę się pozbyć na razie tego i tego. I tutaj na stole, co mam te dekoracje i tam chyba na komodzie coś mam, czy nie mam? Dziadki do orzechów od Kasi. Także chciałabym już troszeczkę pochować tego wszystkiego. Pogoda w kratkę. Raz świeci słońce, raz pada deszcz, także ale jest bardzo zimno dzisiaj. Korzystam z tej sytuacji, że Nisa właśnie śpi, dzieci się bawią, a ja będę, chociaż wiadomo, Elif co chwilę przychodzi. Zresztą chłopcy też, ale ile mogę, to zrobię. A resztę będę sobie robić od poniedziałku wszystko, jak dzieci już będą w szkole. I się nie mogę doczekać, bo wiecie. Jednak powiem Wam, że wszystko byłoby ok, gdyby było można wyjść jeszcze tutaj na dwór, do parku czy cokolwiek. A ta pogoda, tak, wczoraj mieliśmy zaplanowane, żeby sobie nawet nad jeziorko podjechać. Tam jest fajny plac zabaw. Właśnie śnieg zaczyna padać, z tej strony świeci słońce. Mieliśmy jechać nad jeziorko, tam jest fajny plac zabaw i nie pojechaliśmy, bo cały dzień padało. Dzisiaj w kratkę. Raz pada deszcz, raz pada śnieg, raz świeci słońce. Także też nie wiadomo, czy cokolwiek porobimy. Dlatego te ferie są takie, wiecie, męczące w domu i dla mnie, i dla dzieci, wiadomo. No, Eli wymyśliła sobie robienie ciastek i będę musiała chyba iść do sklepu, bo nie mam margaryny, masła, żeby zrobić te ciastka, takie wiecie, wycinane foremkami. No zobaczymy, czy będzie nam się chciało w ogóle tu iść do sklepu. Chyba, że poproszę Hakana, żeby później kupił i najwyżej dowiezie mi pod wieczór, zrobimy ciastka. No nie wiem, zobaczymy. Także ja się biorę do roboty. Także my z Elifą powoli sprzątamy, musiałam ją tak zachęcić, wiecie, żeby wrzucała kamyczki do woreczka czy coś, tak? Sprzątamy dekoracje świąteczne. Nie. No, Elif jeszcze w piżamie. A co, tam wolne mamy, nie? I bierzemy się za robotę. Elif jeszcze myśli, że przyjdzie do niej Mikołaj. Ja już wzięłam tą też taką, miałam choinkę na oknie, wzięłam tą choinkę. Zaraz tutaj ściągnę światełkę, ja trochę pozasłaniałam, bo to tak słońce waliło, że nic nie było widać w ogóle, więc pozasłaniałam. Elif się bawi sztucznym śniegiem. Zimno? Zimny śnieg jest? Ojejciu, naprawdę? Ale ja światełka zawsze sobie zawijam na taką gazetę, żebym nie musiała tego później rozplątowywać za rok, więc tak jest po prostu łatwiej. No. Także choinka jeszcze, ja w ogóle te włosy to nie mogę ich, wiecie, okiełznać, bo jak coś robię, to lubię mieć je jednak troszeczkę podpięte tutaj. Choinka jeszcze zostanie, choinkę w ogóle dopiero zlikwiduję w poniedziałek, także na razie tak działamy z dekoracjami, żeby było to troszeczkę mniej, żeby można tego powietrza złapać, takiego poświątecznego. Z Elif do sklepu, tak, Elif? Bo musimy kupić wszystko na te ciastka, o których mnie męczy już od wczoraj. I tak powiem Wam, że dzisiaj to nie jest mój dzień, tak szczerze mówiąc.
Mam takiego jakiegoś. Mam takie przemyślenia. O. Zimno? O, biedny mój bałwanuś. Mam takie pewne przemyślenia, z którymi się podzielę, bo powiem wam, że to jest całkiem normalne i pewnie większość z was też miała do czynienia właśnie z tym, wam, o co mi chodzi. Powiem wam, że tak, że czasami się człowiek zawodzi po prostu na ludziach. W jaki sposób? To jest tak, jeśli ktoś coś chce, to wie, gdzie jesteś. Czasami, i to nie tylko chodzi o rodzinę, ale zazwyczaj. Czasami jest tak, że nie odzywałem się do ciebie po kilka lat, gdzie ty w międzyczasie też już pisałaś do tych osób i nie dostałaś nawet odpowiedzi. Nagle się ktoś do ciebie odzywa i pyta się o to, o tamto, a czy jesteś w stanie pomóc, a czy dasz radę to albo to załatwić. Powiem wam, że to jest takie przykre, bo ludzie się odzywają do was wtedy, kiedy was potrzebują. A tak to ani słychu, ani jestem bez winy. Znaczy się, powiem wam, że ja tu po... Nie po wodzie, kobieto! Chodź! Ja powiem, że ja też nie jestem bez winy, bo ja też do dużo osób nie piszę jako pierwsza. Ale to też wychodzi z tego, że po prostu nie mam czasu. Jak widzicie, ja cały dzień jestem na po takich zwanych wariackich papierach. Ale jeśli ktoś do mnie napisze, to staram się odpisać. Czasami po prostu widzę wiadomość, później gdzieś ona mi tam przeminie i po prostu ta osoba drugi raz za jakiś czas napisze, dopiero zobaczę i odpiszę. Ale powiem wam, że zawsze do tej osoby staram się odpisać, staram się też podziękować, szczególnie do znajomych, że o, że dzięki, że napisałaś i w ogóle. To jest takie bardzo miłe, bo ja wiem, że ja też po prostu czasami no nie jestem w stanie napisać, no bo po prostu nie mam tego czasu, żeby do każdych wypisywać, ale właśnie jest właśnie tak, że jeśli ktoś cię potrzebuje, to wie, gdzie jesteś, a jak ktoś cię nie potrzebuje, to tak jak mówiłam, nie widu, ni słychu, rok, dwa, trzy, a nagle uświadamia sobie, że ta osoba może jej w czymś pomóc, bo potrzebuje to, albo tamto, i wtedy się nagle odzywamy, dostanie odpowiedź, ja do tej osoby piszę później po jakimś czasie i co, i jak, i w ogóle, i nie dostaje się odpowiedzi, po prostu takiego kopa, kuśwa, dupy. Resztę nagram się w domu, bo mi zaraz się ręka odmazuje. O Boże, to jest bardzo zimno, nawet nie sądziłam, że aż tak zimno, taki zimny wiatr jest, ale jeśli chodzi o tę moją rozmowę, to nie chcę, żebyście mnie zrozumieli źle, ale chodzi mi o to, że człowiek stara się i pomaga jak tylko najwięcej może, a tym bardziej pamiętam, jak ja wyjechałam do Holandii, sprowadziłam kuzyna, kuzynkę, tatę, znajomych, byliśmy naprawdę taką fajną ekipą, a później jak każdy powyjeżdżał, to nawet nikt nie jest w stanie do ciebie napisać, co słychać, pomimo tego, że ty pisałaś i nikt ci nawet nie odpisał, więc po prostu, tak jak mówię, z rodziną czasami lepiej na zdjęciach się wychodzi, tak jak ktoś mówi. No, a znajomi piszą wtedy, kiedy cię potrzebują, dlatego ja stwierdziłam, że ja nie będę się też jakoś wychylać super. Z tego względu, że tyle razy podawałam ja pierwsza rękę, więc stwierdziłam, że tym razem jednak nie będę jej podawać. Sorry, ale takie jest życie. Wiecie, to też nie chodzi tylko o rodzinę, właśnie też o znajomych. Tak jak ja wam wspominałam, ja też nie jestem idealna, ja też jestem człowiekiem i ja też po prostu czasami komuś nie odpiszę, bo do kogoś nie odzywam bardzo, bardzo długo. No ale jak ktoś do mnie napisze, to staram się odpisać, chociaż z opóźnieniem czasami, ale staram się odpisać i zawsze też dziękuję tej osobie, że się do mnie odezwała, że napisała, bo ja po prostu z laku laku nie mam czasu. Sami widzicie, czwórka dzieci, dom na głowie, 24 na 24 są jakieś obowiązki. Ja po prostu nie wiszę non-toper na telefonie. W międzyczasie mam też YouTube'a, na którego nagrywam, też montuję filmiki, więc ja nie jestem osobą, która wisi non-toper na telefonie, bo znam też takie osoby, które cały dzień Boży mają czas na to, żeby sobie tam z kimś porozmawiać. Okej, to jest ich czas, to jest ich życie. Ja po prostu tego czasu nie mam, ale fajnie by było i miło by było, jakby właśnie ktoś, kto był z tobą bardzo blisko, ktoś, kto się z tobą na przykład kolegował, albo ktoś po prostu z rodziny, byliście wcześniej bardzo blisko,
a nagle kontakt się urwał, bo jedna strona pojechała w tą stronę, druga w tamtą stronę i nagle kontakt się urwał. Pomimo tego, że się pisało wiadomości, próbowało się utrzymywać ten kontakt, jeżdżę do Polski. Oczywiście ja zawsze, teraz wiadomo, mam też dzieci i ja też jechałam na krótki czas, ale wcześniej jak jeździłam do Polski, to oczywiście jak ktoś chce się ze mną spotkać, to ja zapraszam do siebie, bo mi jest ciężko ze wszystkimi dziećmi się zebrać i chodzić po znajomych, rodzinie, koleżankach. Ja zawsze zapraszam do siebie, czyli do mojej babci do domu. Czyli jak ktoś ma ochotę się ze mną zobaczyć, to drzwi są zawsze otwarte. Ale nawet, powiedzmy, ta osoba mieszka blisko, wie, że jesteś w Polsce i nawet się do ciebie nie odezwie. To jest takie przykre. Takie wiecie, jak może, to wykorzysta, a jak wykorzysta, to się już nie odzywa. No. A ja już parę razy też miałam nauczkę od takich osób i zawsze starałam się, okej, a doradzę jeszcze, a napiszę, a pomogę, a się odezwę, a w ogóle. A ta osoba zawsze, powiedzmy, pyk, 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 jak to się mówi, wykorzystała cię i zostawiła. I właśnie takiego czegoś ja nie lubię. Mam też rodzinę, z którą jestem bardzo blisko i która zawsze, jak jestem w Polsce, też do mnie przyjeżdża. Bez żadnego, wiecie, zawsze zadzwoni, napisze i w ogóle to jest bardzo miłe. Ja też utrzymuję z nimi kontakt, ale jak widzisz, że ktoś po prostu utrzymuje z tobą kontakt, bo tylko coś chce, to już jest nie fair, wiecie? To już ja się czuję taka później wykorzystywana, bo rok nie ma odzewu, 2 lata nie ma odzewu, a za chwilę, hej Judy! Wiesz co? A to, a tamto będę robić i potrzebuję takiej pomocy, możesz mi pomóc? Dobra, zrobimy to, co się da zrobić, robimy. Nagle koniec odzewu, piszę do tej osoby. No i jak tam, udało ci się i w ogóle? Zero odzewu, pomimo tego, że widziała wiadomość. No to wiecie, no to jest przykre, bo nie wiem, czy to przez to, że ten świat w tym roku zwariował i w ogóle ludzie po prostu stracili taką ludzkość, wiecie, o co mi chodzi? To już nie jest tak, rodzina nie jest zżyta z rodziną, przyjaciele nie są zżyci z przyjaciółmi, znajomi ze znajomymi. To już jest takie po prostu, wszyscy są oziębli, niesympatyczni aż czasami. No brak po prostu, nie mogę znaleźć na to wszystko po prostu słów. Brak mi po prostu słów. I sami widzicie, że ja staram się emanować tutaj pozytywnością i energią na moim kanale, ale ja czasami też mam złe dni i nie zawsze... Czasami mam złe dni i po prostu nie nagrywam tego, bo to wiadomo, nikt nie chce nagrywać złych dni, ale dzisiaj właśnie mam taki dzień i chciałam właśnie sobie do Was porozmawiać, bo stwierdziłam, że nie będę trzymać języka za zębami i tak jak Wam powiedziałam, z rodziną tylko na zdjęciu. I to nie tylko moją, bo Hakana też. Dobra, ale nie róbmy z tego wszystkiego tragedii. Mamy styczeń. Jutro jest wolny, Haka ma długi weekend, z czego się bardzo cieszę i tak jak Wam wspominałam, chcemy jechać do tego numer, chciałabym Wam kupić coś na rozdanie w tureckim sklepie, bo niestety nie mam już nic z Turcji, ale na pewno jak pójdziemy w tym roku do Turcji, bo są takie plany, to na pewno zaopatrzę się właśnie na tym bazarze w Gaziantep, są po prostu cudowne rzeczy i zaopatrzę się w większą ilość, bo chciałabym zrobić też rozdanie na przykład dla 10 osób, a nie tylko dla 3 albo 4 i chciałabym kupić sobie tych rzeczy więcej, żeby mieć na kilka rozdań, także no, na razie muszę się zaopatrzyć w tureckim sklepie tutaj w Niemczech, no. Niedługo biorę się za obiadek, dla siebie robię ogórkową zupę, bo tak mi się chce ogórkowej zupy, bo wiecie, mam ogórki od mojej babci, dlatego zrobię sobie troszeczkę ogórkowej, dzieciom zrobię turecką zupę, a później drugie danie to już będzie jak... Słucham, kochanie, dajcie przykleję. A później będzie drugie danie, jak po prostu Hakan wróci, bo to będzie taki turecki kebab z piekarnika, o coś w tym rodzaju. Także pokażę Wam wszystko. I wybaczcie za te wywody, ale po prostu musiałam się wygadać, bo mnie to normalnie dusiło. Dusiło mnie to, a teraz się czuję po prostu lżejsza. Lżejsza, ja wiem, że niektóre te osoby mnie nawet oglądają. I ja czuję teraz, że jestem lżejsza, że się mogłam wygadać. Fakt faktem do mojej publiczności, ale się wygadałam. To, co chciałam, to powiedziałam. Tak jak Wy piszecie mi, to jest mój kanał. I ja na nim pokazuję to, co ja chcę i mówię to, co ja chcę. Także no, wybaczcie, jeśli kogoś uraziłam tym filmikiem. Za bałagan, ale my działamy w kuchni. Tutaj mam taką starą patelnię. Na niej piekę tylko tortilki. Ona jest zostawiona właśnie na tortilki, żeby robić.
wałek, tu są ogórki, bo ja sobie robię ogórkową, która się za mocno już gotuje. Słucham, kochani. Mąkę chcesz? Już ci daję. A tutaj mam te właśnie takie ala kebaby. Znaczy się takie tawuk siś po turecku, jakby to powiedzieć po polsku. No taki po prostu tawuk. Kurczak z piekarnika na takich wykałaczkach, tak to się chyba nazywa. I jest naprawdę pyszny. W te tortilki zawiniemy sałatkami, będzie taki, wiecie, oszukany kebab. Tu już szykuję nie sałatkę, ale takie dodatki, żeby włożyć do tego donera, powiedzmy. Więc kto będzie chciał, to ze samą sałatę da, kto będzie chciał, to samego pomidora. Tu robię jeszcze surówkę z pietruszki i cebuli, bardzo popularną w Turcji. Tu będą ogórki, właśnie ta sałatka z pietruszki i jeszcze zrobię tylko takiego. O, nieładnie go położyłam. Lemuś jest zrobiony. Tutaj jest właśnie kurczaczek. Czeka, żeby go włożyć do piekarnika. I tutaj się pieką pomidorki i papryczka, żeby też włożyć sobie to do donera, powiedzmy, takiego kebaba. To wygląda, tu już mam papryczki, właśnie sałatę, pomidorka. Tu mam te upieczone pomidorki, ogóreczek, zrobiłam sos jogurtowy i zrobiłam tą sałatkę z pietruszki, cebulki. Tutaj zaraz, jak się tylko upieką te kurczaczki, to tutaj po prostu je poukładam i będziemy jeść.